ale to wszystko. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Proszę bardzo, pani radna Joanna Wrońska. Tak, ja mam takie zapytanie, ponieważ pan inspektor Władyka też na naszej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych omawiał działalność klubów sportowych, ale mieliśmy też pana przedstawiciela jednego z klubów sportowych podczas tej komisji. I faktycznie takim największym kłopotem, który wybrzmiał, była kwestia finansowania i kwestia dofinansowania lepszego dla tych klubów sportowych. I tutaj moje pytanie do pani wójt. Pani wójt, jaka kwota została przeznaczona i czy ta kwota była przeznaczona z budżetu gminy na sobotni wyjazd na koncert do Krakowa, gdzie dostali zaproszenie dyrektorzy szkół i pani z kół gospodyń wiejskich? No i nie wiem kto jeszcze, ale może pani nam tutaj powie. Proszę pani wójt. Szanowna pani radna, kwota, jeszcze nie mamy za to faktury, natomiast to było 50 biletów, każdy po 150 zł. Proszę bardzo. I kto oprócz dyrektorów szkół i pani z kół gospodyń wiejskich dostał zaproszenie od pani wójt? A teraz rozmawiamy o działaniach klubów sportowych, czy o działaniach promocyjnych Urzędu Gminy Czernichów? Pani wójt, jakby pani mogła odpowiedzieć na pytanie radnej, bardzo proszę. No, na zaproszenie otrzymali dyrektorzy placówek, seniorzy, przedstawiciele seniorów oraz też osoby tutaj z Urzędu Gminy, które współpracują właśnie ze stowarzyszeniami. To ja pani wójt, właśnie w związku z tym, że nieustające braki, jeżeli chodzi o dofinansowanie klubów sportowych są i wybrzmiało to w pani obecności na ostatniej komisji, ja proponuję, żeby jednak te pieniądze, które pani nazywa promocją Urzędu Gminy Czernichów czy Gminy Czernichów, przeznaczyć jednak na zajęcia dla dzieci i młodzieży i żeby dofinansować nawet w takiej kwocie, tak jak pani mówi, 50 razy po 100 czy 150 zł. Pani wójt, to są pieniądze z budżetu gminy, mam rozumieć, tak? Przeznaczone były na ten koncert. Jeszcze raz może pani powtórzyć skąd? Oczywiście, z budżetu gminy pochodzące, tak? Tak, to jest z działań promocyjnych. Dodam jeszcze, że to jest podziękowanie. Była też tutaj laureatka konkursu, który się odbył niedawno w Przeginie Duchownej, która wręczała tutaj kwiaty zespołowi. I to były działania promocyjne gminy, gdzie gmina tutaj, mogą Państwo też relacje zobaczyć na Facebooku, gdzie wybrzmiało to, że gmina Czernichów tutaj działa i prowadzi takie działania kulturalne, podziękowania dla właśnie kół gospodyń, stowarzyszeń prowadzących nasze placówki, dla dyrektorów szkół oraz dla seniorów. Także to były takie działania, jeśli chodzi o promocję, no niestety to są działania promocyjne. Jeśli chodzi o działania sportowe, w tym roku budżetowym Państwo zaakceptowali moją propozycję, która została wprowadzona do budżetu, ponieważ w roku 2023 na działania, jeśli chodzi o tutaj z ustawy działania dla LKS-ów, mieliśmy 120 tysięcy. Jednakże też słuchając prezesów i przedstawicieli klubów, że to są małe kwoty, też to też wybrzmiało na komisji, gdzie sąsiednie gminy mają znacznie wyższe kwoty, podnieśliśmy, ja tutaj zaproponowałam w projekcie budżetu o 25% wzrost ze 120 do 150. Ja wiem, że to są nadal niewystarczające kwoty, ponieważ koszty i wymogi, jeśli chodzi o Małopolski Związek Piłki Nożnej, ale też Polski Związek Piłki Nożnej, są teraz bardzo wygórowane. Nawet, tak jak rozmawiałam tutaj z przedstawicielami LKS-ów, Małopolski Związek Piłki Nożnej życzy sobie, żeby na meczach zatrudniać, no nie chcę tutaj przekłamać, ale speakera. Na rozgrywkach klas niższych wymagają tego typu już wymagania. Są więc tutaj kwestie właśnie obecności trenera na każdym meczu, za nieobecność trenera. Też kluby dostają kary i to automatycznie, jeśli nie ma jeden czy na dwóch meczach trenera, no to jest zawsze jakieś kilkaset złotych i
ta kara rośnie, jeśli ta absencja się zwiększa, więc tu są te opłaty wyższe, dlatego też zawnioskowałam tutaj w projekcie budżetu, Państwo się przychylili, za co dziękuję, o 30 tysięcy wzrost ze 120 na 150 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, kontynuuje Pani Radna. Pani Wójt, mówi Pani o promocji gminy. No chyba nie tak należy ją rozumieć, bo gminy nie trzeba promować wśród dyrektorów, czyli pracowników jednostek. Nie trzeba gminy promować wśród kół gospodyń wiejskich. Natomiast to właśnie ci młodzi ludzie, czyli sportowcy, promują naszą gminę, więc wartałoby zainwestować te pieniądze, bo tak jak powiedziałam na samym początku, pytam o to w tym punkcie, dlatego że te pieniądze, które zostały wydane przez Panią z budżetu gminy, nazywa to Pani działaniami promującymi. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co albo kogo te działania promują, a tak naprawdę można byłoby te pieniądze przeznaczyć właśnie na sport, jeżeli chodzi o naszą gminę. I Pani Wójt, jeszcze jedno pytanie. Ile osób skorzystało z Pani zaproszenia? Ile osób uczestniczyło w tym koncercie? Tak jak Pani powiedziałam, było 50 biletów. Wszystkie zostały wykorzystane? Nie sprawdzałam obecności. Okej, okay. W takim razie prosimy o taką informację. Jeszcze jak będę przygotowywać sobie harmonogram komisji, to poprosimy o taką informację. Dziękuję.